The music industry is lying to you. It is telling you that you are excited. And you are excited. And you are excited. Or rather, you have confused excitement with the fear of missing out. Which is understandable, as these two feelings are very closely related. Focusing as they do on the heart and the groin, and ending in a bloody mess, pregnancy tests, and too little sleep. A survey says that shouting inanities in a regional accent is valuable to culture. Look at EastEnders, Soccer AM, or the Queen's Speech. A survey says paedophiles run the BBC, but look at the alternatives. Drowning men clutching at straws through their bell-end helmets. Sad woman dreaming of being owned by them. Their children, eventual despoilers of high streets, clad head to toe in menstrual blood. Screaming sexual insults into bedroom mirrors in the sad belief it will empower them. And it will empower them. And it will empower them. At least, that's what it says on my cereal packet. That's what it says on my receipt from the Apple Store. Good Lord. Identify the bloodied bodies of my loved ones. They were killed whilst watching a new television show on the MTV network. One where Kim Kardashian is chased through woodland by a giant bear wearing a mask which carries the visage of recently deceased film director Michael Winner. The bear has apparently not qualified for a workplace pension and is angry with Daniel Day-Lewis for what he perceives to be the relative lack of action in There Will Be Blood, which he otherwise enjoyed but found a little precious for his taste. Anyway, after 20 minutes of panicked running around, intercut with interviews with friends and other celebrities, the production team behind the show all simultaneously come to the same horrifying conclusion. They have wasted the precious gift of life which is being given to them by science. They start attacking themselves with the nearest available objects, breaking off camera tripods to ram them bloodily into each other's eyes, climbing up the highest branches of trees to fall face down onto the pulsing earth, the whole time shrieking and screaming with the sudden primal vigor of lost souls who have forgotten language and seem intent on shouting their black hearts from their grey and semi-erect chests. Quiet. They face the pigs. They face the pigs they were. They face the pigs. They face the pigs they were. Anyway, my family members, otherwise enjoying a restful Sunday afternoon spent basking in the Christian lie of a benevolent and loving God, witness this horror through the prism of their television set. Concentrated howl of psychic and bloodied anguish, which is utterly enveloped the unlikely woodland scene, is transmitted directly into the heart of our living room. And advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Sobs. Echo. No halo, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Trzeci dzień z rzędu, czy ja dobrze mówię? Chyba tak, dzień dobry, dzień dobry. 6 minut, dokładnie, ja już się tutaj odpalam i będziemy sobie lupować logowanie. Jak myślicie, ile czasu do pierwszego zalogowania udanego?
Słucham waszych propozycji. Tak, strumyk z kolejki, żeby wszystkim było raźniej w oczekiwaniu, aż serwery wykażą się profesjonalizmem. 2 godzinki? Nie, no bez przesady. 40 minut. Ja stawiam na 40 minut. Trzymam ci miejsce, bardzo dobrze. Ojejku, jest lokalizowany! O kurde! Ekran logowania jest lokalizowany. Śmiesznie te Y szczególnie wygląda. I eł, lol. No niby tak, ale w przypadku, tak wiesz, wystylizowanego logo się raczej nie... z jakiegoś powodu nie spodziewałem. Czy cofnie mnie do ekranu? Chyba mnie nie cofnie, więc chyba sobie po prostu, słuchajcie, najpierw zatrzymamy, odpalimy jeszcze raz i niech sobie wisi na tym pięknym ekranie z piękną muzyką, a my będziemy czekać. Odpala się czy się nie odpala? Chyba się odpala. No, powiem wam, że jak wczoraj się odpalałem w pośpiechu, żeby coś zjeść po pracy i od razu się odpalić, to dzisiaj chyba było jeszcze gorzej z czasem, nie? Jakby ja czuję, że jutro będę tak zezłomowany, jeśli chodzi o energię, że to jest masakra. Masakra. No fajnie wygląda. Totalnie stylem odjechali od poprzednich dodatków rocznych, ale jakoś mi to nie przeszkadza póki co. Jakoś mi to póki co nie przeszkadza. Cześć, Montandul. Dzień dobry. Dajcie znać, kto też będzie czekał w kolejce o godzinie 18. Boże, chciałem 19 powiedzieć i sam się przestraszyłem, że może coś pomieszałem, bo to by było dzisiaj bardzo możliwe. To by dzisiaj było bardzo możliwe. Ja właśnie się odpalam do kolejki. I ja, bry. Dzień dobry. Cześć, pan Saber, siemanko. Kurde, nie wiem, czy jestem gotowy na start nowego dodatku, ale mam nadzieję, że nawet jeśli mnie gdzieś tam trochę ten pierwszy tydzień ominie, to szybko do was dołączę i nadrobię. Cześć, Wermery. Cześć, Pietruszkowa. Dzień dobry. Cześć, Rejdelo. Siema. Cześć, Kijas. Ja też nie. Cześć, Socas. Ja na chwilkę tylko zobaczyć, jak Destiny wygląda. Wiesz co, no to nie wiem, czy zbyt szybko zobaczysz, bo za 2 minuty jest start dodatku rocznego. No i tak doświadczenie by sugerowało, że trochę poczekamy w kolejce do logowania, nie? Że jak gdyby może być gęsto na serwerze, więc nie nastawiam się na to, że się zalogujemy zaraz o 18. Ja nie grałem 2 lata, więc nie jestem na pewno gotowy. Spoko, po takich długich przerwach fajnie się wraca do Destiny, szczególnie jeśli nie wracasz na przykład w środku jakiegoś sezonu, w środku roku, tylko dosłownie z nowym dodatkiem. A zdążyłeś, Tandul, coś nadrobić z końcówki zeszłego sezonu? Bo tą fabułkę to fajnie by było mieć nadrobioną z zeszłego sezonu, przyznam szczerze. Ja specjalnie się też zmotywowałem, żeby fabułkę nadrobić jeszcze przed dodatkiem. Ja właściwie do Lightfalla też trochę podchodzę jak do powrotu, bo ja przez 2 ostatnie sezony bardzo mało grałem. Tak ograniczałem właściwie te destyniowanie do minimum właśnie, żeby tylko mieć na bieżąco fabułę sezonową. Save kaka przed streamem, licz godzinę. Nope, nic, odebrałem tylko nagrody z Prima. No, a to mogłeś sobie chociaż, kurde, na YouTubie nadrobić, tak żeby wiedzieć, co się dzieje aktualnie. Ta, Plunder też mi się nie podobał. Pierwszy dodatek od 3 lat, gdzie nie będę kupował na start. O. Ja w ogóle się wystraszyłem dzisiaj rano, bo tak sobie pomyślałem, że...
Kurde, ja nie kupowałem dodatku, a wydawca się jakoś wyjątkowo tym razem nie zgłaszał z kluczami do nas. I tak mówię, kurde, czy ja powinienem był się odezwać wcześniej, przypomnieć się, czy kupować muszę na ostatnią chwilę? Się okazało, że już miałem tego Lightfalla od sierpnia chyba. Wilczy, dziękuję ślicznie. Dzień dobry, witam po raz piąty. Janowy, kiedy Morrowind? Kurde, zagrałbym w Morrowinda. To jest jedna z gierek, do których najbardziej lubię wracać co jakiś czas. Przy czym ja siebie, mimo że uważam siebie za fana Morrowinda, to fabułę główną skończyłem tylko raz. Jakby spędziłem w grze wiele godzin, natomiast nie zbyt przejmowałem się wątkiem głównym. Ej, dobra, bo jest 18, także możemy próbować. Możemy próbować. Ja tylko widzę, że będą wskakiwać nam na ekran powiadomienia, że znajomi się logują do Destiny. To jest ten dzień, to jest ta chwila. W ogóle jak my się tu widzimy na kamerze? Może jak Ghosta rojowego. Odłożę tu z tyłu. I aktualny gadżet kolekcjonerski położymy. Będzie widać? Trochę widać, nie? Trochę widać. No i nic, no i czekamy. To co tam u was? To co fajnego ostatnio oglądaliście, słuchaliście, czytaliście, robiliście? Co wam się fajnego śniło? Ja fabułki D2 tak mało ogarniam, że nadrabianie by dużo nie pomogło, ale mam nadzieję dobrze się bawić w kampanii. Wydaje mi się, że są też takie streszczenia, naprawdę streszczenia, nie? Bo umówmy się, wiadomo, że są podsumowania historii Destiny w zestawieniach 10-godzinnych, ale są też chyba takie ekspresowe, tak mi się wydaje. No i lobby gaming? O, jesteśmy na to gotowi, jesteśmy na to przygotowani. Jesteśmy na to przygotowani. Mandalorian sezon trzeci? Ja drugiego... Nawet nie wiem, czy do połowy doszedłem drugiego sezonu. Ja nie jestem fanem. Oglądałem trochę na siłę, nie? Próbowałem się przekonać, ale... Ale no, tak jak mówię, fan ze mnie żaden. Rewatch pierwszego i drugiego, to też rozumiem w przygotowaniu do trzeciego. Oraz ksiąg Boby Fetta? Dlaczego nic mi to nie mówi? W sensie postać Boby Fetta oczywiście jak najbardziej, ale księgi Boba Fetty? Boby Fetta? To jest serial? Ja jestem, mam wrażenie, strasznie do tyłu ze wszystkim, co Star Warsowe. Serial. To chyba nawet nie wiedziałem, że taki jest. Ja pewnie dobiję, jak już rajdowańsko będziemy uskuteczniać. No to też już niedługo. To też już niedługo. Serial mocno średni. Kumam. No dla mnie niestety tam w uniwersum większość rzeczy była ostatnio mocno średnia. Także już jestem... już nie jestem na etapie na nadrabianie wszystkiego na premierę. Cześć pan Enziak, dzień dobry. Słuchajcie, teraz pytanie dla pewności. Czy mam siedzieć na tym ekranie? Po prostu aż coś się ruszy, aż mnie kopnie do tyłu albo cokolwiek innego? Czy powinienem sobie na wszelki wypadek resetować i na nowo odpalać kolejkę co jakiś czas? Nie ruszaj kolejki. Dobra. Noted. Chciałbym zacząć przygodę z Destiny, nigdy nie grałem. Totalnie nowy gracz, mógłbym w skrócie po... co kupić... Okej, zacznij od darmowej podstawki. Ściągnij sobie po prostu darmową podstawkę, pograj i zobacz, czy dobrze ci się strzela, czy polska lokalizacja ci siedzi, czy czujesz tryby gry, jakie są tam zaprezentowane. I na podstawie tego się zdecyduj, czy chcesz włożyć w to pieniążek, czy może pieniążka włożyć nie chcesz. A jeśli chcesz, to ja bym proponował wejść z najnowszym dodatkiem i najnowszym sezonem. I jeśli ci się to spodoba i będziesz chciał więcej, to nadrabiaj wstecz.
Ty rajdujesz ze swoim klanem? Wiesz co, może nie tyle klanem, co faktycznie z ludźmi od nas ze społeczności, nie? Bo niektórzy są też w innych klanach. Gdzieś tam sobie zwykle majstrujemy jakieś ekipy. Co prawda często było tak, że jak wychodził nowy rajd, to razem z Jarokami mieliśmy grupę, nie? I na day one leciliśmy. Ale wygląda na to, że tym razem nie będzie grupy day one'owej od Jaroków, więc pewnie się będę z naszymi zgadywał, nie? Na pewno będę chciał podchodzić do day one'a. Wbiłam, spadam, bawcie się dobrze. Baw się dobrze. Baw się dobrze, to ja czekam w takim razie. Ja czekam, aż mnie wrzuci. Czy jest większy sens kupić Lightfalla, czy przechodzić fabułę z dodatków po kolei? Jakiś czas temu skończyłem Shadowkeepa i nie wiem, czy przechodzenie tego w kolejności chronologicznej ma sens. Trochę ma i trochę nie ma. To znaczy, moim zdaniem najważniejszym doświadczeniem w Destiny jest bycie na tej samej stronie, co inni gracze. Czyli bycie na bieżącym kontencie. Takie jest moje odczucie, ja raczej polecałbym iść w tę stronę. Cześć Darwinu, dzień dobry. A widzisz, a ja wczoraj i dzisiaj wręcz z Kupsonem grałem w Minecrafta. Tak się składa. I pewnie po Destiny też będziemy w Minecrafta razem łupać. A to średnio, że nie będzie wylewu z Jarokami, zawsze bawiło. Mnie pół na pół. Mnie pół na pół, nie ukrywam. Już mi się odpaliło. To czemu, kurde, u mnie nawet nie widać miejsca ani nic? Dzień dobry, cześć Duszek, dzień dobry, dzień dobry. Ja też lubię nasze day one. Jakby, nawet jeśli nie kończą się one sukcesem, to ja je zawsze potem dobrze wspominam, jak już się wyśpię i ochłonę. Pejalux, dzięki za followka, witam na streamku, dzień dobry. Bo serwery dopiero wystartowały i masa ludzi... No ja jasne, wiem, ja wiem jak to działa, nie? Tylko myślałem, że chociaż jakieś liczenie będę miał. Szymon, dzięki za followka, witam na streamku. O, Jesus. O, Katkam jest wyłączony. To dobrze, że Dixon testujesz, to czekaj. Muszę sobie kupić więcej hubów na USB, bo jak widać mam problemy i co chwila mam kabel odpięty. Już to robię. Właściwości. Deaktywuj i zaraz powinno działać. A Kitku swoją drogą nie ma teraz na pufie. Kitku znowu siedzi z tej strony, zamiast tam na kamerze. Ups. Ty mi w końcu nie odpowiedziałeś, czy dalej jest tak jest, że muszę kupić poprzedni dodatek, bo tam czegoś będzie brakować? Nie musisz. Nie musisz. Nie masz takiego obowiązku. Ale no nie będziesz miał dostępu do kontentu dodatkowego, nie? Czy granie w stare DLC to bardziej dla fabuły, czy jakieś OP itemy? Bardziej itemy? Bym powiedział, bo fabułę i tak ciężko się nadrabia z tych starych dodatków, nie? Więc ja bym powiedział, że bardziej egzotyki sobie jakieś zebrać albo coś. Czyżby streamer lag w końcu się wyczerpał? Jesus, ja dzisiaj seplenie, przepraszam. No chyba, ale ja nigdy nie miałem szczęścia w kolejkach na Destiny, tak mi się wydaje. No właśnie. Ja... W przypadku Destiny nigdy nie miałem streamer laka. Poprzedni dodatek będzie za darmo w PS Plus. Tak, tylko że większość myślę, że gra mimo wszystko na PC-cie, nie? W Destiny. Nie wiem w sumie jak tam się statystyki rozkładają. Ja polecam sobie zobaczyć jak wygląda panel ze streamami na Destiny. No, jestem w stanie sobie wyobrazić. Jestem w stanie sobie wyobrazić. Za 1000 głosów first try? Dobra, ale to z itemami, ale nie z kolejką. A z kolejką ja zawsze gdzieś tam bliżej końca wchodziłem, mam wrażenie.
korci mnie strasznie, żeby to zresetować, nie? Żeby od nowa wbić, ale nie ruszam, dobra, nie ruszam. Jak będzie wspólny Discord dla PS5 i PC-ta, to będzie spoko. To jakoś niedługo ma wystartować, nie? Ja z tego co pamiętam, to miało w marcu ruszyć. A marzec to już przecież zaraz. Nawet nie wiem, czy nie jutro. Ósmego. O. No to zaraz. Lekko ponad tydzień. No, ale jak czekamy, to wam mogę powiedzieć, że tego, że jeszcze się na chwilkę wrzuciłem do Minecrafta przed graniem w Destiny. No i fajne rzeczy się działy. Wpakowaliśmy się na inny wymiar, który... nie mówiliśmy nigdzie, że go otworzyliśmy. Nie dlatego, że się baliśmy kary od administracji czy coś, tylko dlatego, żeby inne gildie nie podążyły naszym śladem i żeby też sobie nie wyrabiały przewagi przez to. I się okazało, że jednak nie powinniśmy być w tych innych wymiarach, że po prostu zrobiliśmy coś, czego oni nie przewidzieli, więc grzecznie nas poproszono o wyjście. Ale coś tam itemków uszczypnęliśmy przez ten czas. A jak to wygląda z pierwszymi sezonami? Sezonami pierwszy sezon dodatku wychodzi równo z dodatkiem? Tak. Chyba, tak? W sumie nawet nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak. To życzę miłej zabawy, ja idę nie spoilerować sobie dodatku, bo w czwartek będę mógł grać, bo więcej czasu wolnego. Spoko, Kacper! To mam nadzieję, że w czwartek będziesz się super bawił z Lightfallem. Crossplay w Warframe'ie. Ja w Warframe'a grałem naprawdę lata temu, jak ta gierka dopiero co wyszła na konsolę. To chyba była premiera PS4, nie? Jak gdyby Warframe był tytułem startowym dla PS4, dobrze pamiętam? Albo jakoś tak zaraz po premierze się włączył. To wtedy chwilę pograłem, ale jakoś mnie nie chwycił. Czy grałem w Octopath Travelera 2, bo strasznie się wkręciłeś? Nie grałem. Ja w jedynkę grałem. Albo mylę gry, albo grałem w jedynkę całkiem sporo. Ale mogę mylić. Poka mnie to. A, nie, dobra. Wiem co to, ale nie grałem. Nie grałem. Spoko, Darwinu, trzymaj się. Zapraszam. Dzisiaj będzie chaotycznie, no bo dzisiaj jest, kurczę, premiera dodatku i będziemy walczyć z serwerami, ale myślę, że na innych streamkach jest bardziej rozmownie. Można tylko grać, handlować nie można, do klanów nie można zapraszać, nawet do znajomych nie można dodać. Ojejku, to już faktycznie taki bardzo okrojony. Aż dziwne, że w takiej formie zdecydowali się to wprowadzić. Tutaj no niestety szkoda, że nie ma crossbuya, nie? Bo gdyby był crossbuy, to może bym częściej się odpalał też na konsoli, żeby coś tam jakieś PvE bardziej poklikać. No dawaj, giereczko, 15 minut zaraz będzie. Czy ja grałem dużo w Dying Light 2, czy nie? Warto? Ja się nakręciłem, a jak była premiera i gdzieś przeczytałem parę recenzji, zapał ostygł do tego stopnia, że do dziś nie uruchomiłem. Ja próbowałem grać. Próbowałem grać 3 razy chyba na przestrzeni 3 miesięcy i to się nie skończyło zbyt dobrze, nie? Za każdym razem napotykałem nową ścianę, nowy błąd, który blokował mi właściwie możliwość pójścia dalej w grze, w rozgrywce, w fabule głównej. Więc się odbiłem.
więc się odbiłem. Może sobie wrócę jeszcze kiedyś do niego? Pewnie wrócę kiedyś, ale... Ale jakoś się nie napalam. Już jakby, no... Te pierwsze wrażenie ze mną zostanie pewnie na dość długo, nie? Esus chyba wbił, albo i nie? Zawiesiło mu się coś. No już dwie osoby tutaj wołały, że się dostały na serwer, więc idą grać. U mnie kampania już odpalona, leci. Kurde, no, może jednak zresetuję. Może jednak zresetuję. Prosimy o pozostanie na ekranie do czasu, aż usługa się ustabilizuje i nastąpi... Okej, dobra. Namówiłeś mnie, komunikacie. Namówiłeś mnie. Don? Czy fabułę będę ogrywać na legendarnym? To jest dobre pytanie, bo przeszło mi to przez myśl jakiś czas temu. Poprzednią fabułkę ogrywałem na legendzie i bawiłem się dzięki temu super. Przy czym nie wiem, czy chciałbym się spinać na legendarnym na streamie, nie? Bo ja streamy jednak wolę prowadzić na takim luźnym vibe'ie. Ale to najwyżej sobie zacznę i po prostu po streamach sobie będę kończył. Cześć, Kupsonik, dzień dobry. Jak tam klocuchy już odpalone? Ja mam dzisiaj premierę Lightfalla do Destiny 2, więc się na 2 godzinki od was odbiję, ale później się jeszcze zobaczymy. Dajcie mi to Tylko legenda. No na legendzie gra się super, jak gdyby zupełnie jest inne doświadczenie, nie? Dużo przyjemniejsze. No i wiadomo, że sensowne dla Lighta. Sensowne dla Lighta, bo jesteście już fajnie ustawieni po zrobieniu sobie takiej kampanii. No my już, Kupson, dzisiaj mieliśmy bardzo fajnego Explora. Mieliśmy bardzo fajnego Explora, bo poszliśmy na jeden z dodatkowych Realmów wprowadzonych przez mody, ale nas administracja szczepiła, że mamy stamtąd spadać. Legendarny daje wyższy light? Tak. Nie wiem w ogóle, jakie są teraz progi. Kompletnie nie sprawdzałem, ale no jesteś po legendarnej kampanii dobrze ustawiony. Możesz przeskipować całe te grindowanie, nie? I egzotyk. O, jest egzotyk dla kampanii legendarnej? Czy dla kampanii ogólnie? O, to szczerze mówiąc nie pamiętałem legendarnego pancerza za legendę. Co było wcześniej? Czekajcie. Za sekundkę wracam. Dobra, jestem. Cześć, Kamilos, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Co u mnie? Czekam, aż serwery się odpalą. Znaczy, serwery się już odpaliły, tylko na razie garstkowo wpuszczają ludzi. Dobra, może jakiś marbles? Nie, nic nie ruszamy. Ja nic nie dotykam, jest fokus na ekranie z grą. Rączki mam tutaj. No właśnie. Tu wklejmem z Kermitem patrzącym przez okno. No, ja powiedziałem, że 40 minut. Mam nadzieję, że to jak gdyby nie jest tak, że los potraktuje moje stwierdzenie jako życzenie i postanowi je spełnić, bo jeśli na przykład się włączy teraz. Teraz. To bym się nie obraził, no, ale jest jak jest.
Z ciekawości, czy będę szedł na legendzie. Właśnie o tym gadaliśmy. Gadaliśmy o tym, że właściwie się nad tym zbyt dobrze nie zastanawiałem, ale chyba tak, chyba tak. Miałoby to na pewno więcej sensu. Skoro nic nie ruszasz na kompie, to może zrobisz jakąś kosmiczną sztuczkę. Jak się robi kosmiczne sztuczki? Mogę wam pokazać figurkę z kolekcjonerki Lightfalla. Dzień dobry. Dzisiaj wrzucałem foteczkę instagramową z zapowiedzią streama. Także jak ktoś nie widział kolekcjonery, to sobie może zobaczyć. Tak jak mówiłem wcześniej, no nie jest wykonana z najwyższej jakości surowców, natomiast prezentuje się na pewno fajnie i fajnie odbija światełko, ładnie kolorowo. Halo, a gdzie rozpakowanie? A może było na streamie? Może było na streamie kilka dni temu, chyba w sobotę. W sobotę było. Po kaciuszki jakiś się dostaniesz do gry, kolega prosi. Dobrze! Dobrze, dobrze. Jak tam lorka, podobała się? Niestety nie czytałem. Nie miałem kompletnie kiedy. Te ostatnie dni to jest jak gdyby totalne wariactwo, jeśli chodzi o czas. Niestety. Cześć, Cruzerek. Dzień dobry. W sobotę to ja konwent miałem, a nie streamy. Co za konwent? Co i gdzie? Słucham, słucham. Dwadzieścia minut za nami, ja podejrzewam, że jeszcze drugie 20 przed nami. Taki mały Remcon w Gdyni? Tylko 3K ludzi. 3K ludzi to już wiesz, to i tak więcej niż jakiś taki zwykły szkolny, nie? Trzeba zostawić opening kolekcjonerek na kolejkę przy premierze. To jest właściwie dobry pomysł. To jest właściwie dobry pomysł. Jedyny minus taki, że wtedy już bym nie zdążył sobie obfocić na Instagramka na przedpremierą, nie? Pokaż, jak Cacek robi backflip albo coś. Cacek śpi teraz. Wtulił się gdzieś tam w kącik. Pamiętam premierę Shadowkeepa, to była masakra, jeśli chodzi o kolejki i stabilność, a ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Szczerze mówiąc ja nie pamiętam, ale przypomina mi się, że chyba była jedna taka premiera dodatku rocznego, gdzie właściwie poszło mi od razu i działało ok. Tylko który to był, to już nie pamiętam kompletnie. Oczywiście nie mówcie szczegółów, ale tak z ciekawości zapytam, czy już gdzieś tam społeczność wie coś więcej o fabule Lightfalla. Pewnie już gdzieś tam były wszystkie scenki z datamajnowane, nie? Wszystkie lorki przeczytane. Tak, no wiadomo. Czyli klasyczek. Ale muszę przyznać, że mimo, że nie unikałem jakoś hashtagów na Twitterze, to nie wpakowałem się na nic. Na nic złego się nie wpakowałem. Jeszcze chwila. Tak, no jasne. Mhm. Jeszcze momencik dosłownie. Jeszcze dosłownie momencik. Niech te pliki zabezpieczają bardziej. No problem jest taki, że tak realnie się nie da za bardzo. Tak realnie to tego się właściwie nie da zrobić tak, żeby nie komplikować innych rzeczy. A te wszystkie objawienia datamajnerów też jakby się nie rozchodzą jakoś bardzo szeroko. Kacpej, dziękuję ślicznie. 50. miesiąc w gronie. Dziękuję, dziękuję bardzo i witam. Siema, siema. Ja tylko zostawiam i lecę. Spoko. Kurde, zawsze w pędzie. Ten zawsze w pędzie.
Dawf Books i Vexterinio. Dziękuję ślicznie za followki. Witam was, Trinku. Dzień dobry. No ja nie wiem, wchodzę do Eno i pyk, spoiler na ryn, co ty gadasz? Lancaster, dziękuję ślicznie. Dziękuję za premika i witam w gronie. Yellow. Jakie wasze nastawienie na dodatek? Jak nastroje? Bo ja jestem trochę... Ja właściwie jestem pełen obaw, nie? Bo oni mocno zmieniają stylistykę. I wiadomo, że każdy dodatek rządził się w pewien sposób swoją stylistyką, natomiast teraz robią największy krok w nieznane, jeśli chodzi o stylistykę. Jestem bardzo ciekaw, co im z tego wyjdzie. Leo, dziękuję ślicznie za followka. Dzień dobry. Hi, Pitcher. O, dzień dobry, jesteśmy. Halo. Halo, zmieniam scenę. Dostaliśmy się, moi drodzy. Zaczynamy zabawę. Ta jest. 1600 na start. Świadek. Dobra, to ja spadam miłego. Trzymaj się, miłego Grańska. Stoi u naszych drzwi. Niegdyś uważano, że to on sam jest ciemnością. Jednak objawił się jako istota, która posługuje się ciemnością przeciwko nam. Przemawiał przez nasze duchy i obiecywał zbawienie, jeśli mu ulegniemy. Odmówiliśmy. Nie znamy jego prawdziwych zamiarów, lecz przypuszczamy, że chce dokończyć to, co zaczął podczas zapaści. Nasza lojalność przeszła test, gdy Savathun, bogini kłamstw roju, podszyła się pod jednego z najlepszych strażników, Ozyrysa. Uzyskała dostęp do naszych tajemnic, ale on poznał jej sekrety. Savathun zbuntowała się przeciw świadkowi i ukryła na Neptunie coś, co może być naszą jedyną szansą na zwycięstwo. Były imperator kombinatu Kalus i jego okręty lojalistów dołączyli do ataku świadka. Krejzor, co tutaj w ogóle zasłaniasz? Co szalony? Dziękuję za subika. Witam bardzo serdecznie po raz 9. Makki, no kurde, następny! Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo za dwa zgiftowane subiki dla społeczności. Trzeba odebrać zlecenia, jest nowe? O! Jeszcze Leo z Primikiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za subiki, bardzo mi miło. Witam w gronie w takim razie. Jeszcze Neon z Primikiem, bo wam się przypomniało chyba, że Primiki leżą, co? Dziękuję bardzo. Witam w gronie w takim razie. Ci to zamiast kurde słuchać fabuły, to Hype Traina odpalają. Szaleni, no. Dziękuję. I za followka, dziękuję. Kurde, chłopco, najpierw subuje, później followuje. Dobra, słuchajcie, skupmy się na fabułce. Bo te scenki są dorąbane zwykle. Jezu, po tylu latach w końcu coś zrobił, no to jest niewyobrażalne. To był precyzyjny atak w takim razie.
świadek. Czymkolwiek jest, musimy się go pozbyć. No to niestety widzieliśmy już w zapowiedziach. Nie wiem, jak wielu z was zwróciło na to wcześniej uwagę, ale strażnik też się rozpadł na części. Nie tylko jego duch. Słoneczko zrobili z Travelera. Zatrzymać wroga. Nie mamy wyboru. Czas się kończy. Ozwij się. Szerzej. Damn. Okej, dobra. Jakby, no, atak Travelera widzieliśmy już wcześniej, nie? Na zwiastunach. Ale to, że on nic świadkowi nie robi? Właściwie może to nie był atak. Może to było celowe jakieś otwarcie tunelu, bo on jakby miał... Miał absolutnie gdzieś tą falę światła. Dziwne to było i mam nadzieję, że zaraz się czegoś dowiemy. No dobra, słuchajcie, odpalimy tą legendę. Ja nie jestem najlepszy w klikanie, ale... No chyba warto, nie? Chyba warto. Więc... polecam być cierpliwym. Nie pamiętam, jak długo przechodziłem ostatnią kampanię na legendzie, ale no trochę mi to zajęło. Ale scenka standardowo mega dobra. Oni bardzo fajnie je realizują. Strażniczko, warto dla lutu. Ozyrysowi dotrzeć do całunu przed Kalusem. Proszę, strzeż go. Kolejnego życia już nie dostanie. Co ja w ogóle mam na sobie? A pewnie w jakichś śmieciach znowu poleciałem, nie? Mam takie pytanie, nigdy nie grałem, czy jest jeszcze sens to odpalać? Tak, jak najbardziej. Szczególnie, że jak gdyby podstawkę możesz sobie przetestować za darmo, nie? O tym pamiętaj i to jest bardzo ważne. Zobacz, czy ci się dobrze strzela, czy podobają ci się tryby, jakie gra oferuje i jeśli ci się spodoba wersja darmowa, to wtedy sobie pomyśl o wersji płatnej, nie? Słuchajcie, jak już jestem w grze, to zmienimy sobie szybko ustawienia, trochę głośność podbijemy, bo mam wrażenie, że jest za cicho. Do piątki przynajmniej i powinno być lepiej. Co tu się dzieje? Na, czyli standardzik. No to dobra. Trochę się porozglądamy, nie? Strażniczko, nie spodziewałem się drugiego pasażera na gapę. Kalus szuka na Neptunie artefaktu, całunu. Pracuje nad planem powstrzymania go. Na razie rozejrzyjcie się po tym statku. O, oni są za szybą, dobra. Tu. Dajcie znać, czy głośność jest okej. I czy wam nie klatkuje. Ja niestety będę musiał... Jeśli ja bym chciał komfortowo streamować Destiny 2, musiałbym dokupić trochę RAMu do PC-ta. To jest misja intro, więc raczej bym się nie spodziewał tutaj, że są jakieś logi do znalezienia i inne dziwne rzeczy. Son
Ochrona z piramidy osłania kombinat. To kolejna broń od świadka. A co to robi? Wow! Okej, okay, okej. Okay. Będzie pierwsza śmierć? Nie, nie będzie. Czy mogę go dobić, nie wiem, na przykład? Mi dalej nie wrzuciło? A, spokojnie, myślę, że jeszcze max kilka minut, jak już będziesz gierzył. Amo, bo tu leży i to, i to. Zablokowane, wymaga karta dostępu kielich. Okej, okay, karty dostępu, jak w klasycznych giereczkach. Trochę się za Kalusem stęskniłem. Ej, myślicie, że jak Kalus wrócił, to pierwsze rajdy też wrócą? Czy Lewiatan znowu zawita do Destiny? Bądź czujna. Wspiera ich świadek. Mogą wykorzystać przeciwko nam wszystko. Flota przednia. Przygotować się do zejścia. Przynieście chwałę zwiastunowi świadka. Legion Cienia wyprzedza nas o krok. Przed chwilą duch powiedział, co to robi. Tak, zapewne się domyślasz, nie słyszałem. Możliwie jak najszybciej, ale może zdołamy wyłączyć rdzeń komputera statku. Znalazłem tu terminal i wysyłam wam plan ich statku. Właśnie go otrzymałem, lokalizuję. Mam, jesteśmy niedaleko rdzenia. Dobra, góra. Musimy się dostać do środka. Aha, bo my wyszliśmy stąd, się tylko upewnię. Tak, my stąd wyszliśmy, dobra. On się może przestać cofać. To im generuje te overshieldy chyba, nie? Nie widzę w ogóle. Dobra. Czy to jest karta? To jest karta. Powinna umożliwić nam otwarcie tych drzwi. Ta, teraz tylko pytanie, czy karta jest jednorazowa, czy ja będę mógł z nich korzystać wielokrotnie? Nie, to jest legenda, tak ma być. No, dobra. I take it.
Czy wszyscy zeszliście na dół? Właściwie to wiecie co? Możemy zrobić tak i zrobić... O! Nieważne. Nie było tematu. W sumie dobrze, że mi nie zdążyło zjeść ulta. Dobra. Jak kiszę zawsze te ulta, to wiadomo, że nie ma sensu, nie? Moglibyśmy się chyba też wrócić jeszcze bardziej, żeby sobie poeksplorować, ale może nie zatrzymujmy się aż na tyle, bo nie zrobimy dzisiaj żadnego progresu. Ciągle mam wrażenie, że powinniśmy zostać i bronić wędrowca oraz naszego ludu. Czy pójście za Ozyrysem było słusznym wyborem? Jeśli świadek na tym górze coś? Z całunem, to będzie koniec całego układu. Wszystkie nasze straty pójdą na marne. Nie mierzyliśmy się z zagrożeniem o tej skali. Nawet gdybyście zostali, nie mielibyście szans przeciwko świadkowi. Nikt z nas by nie miał. To nasza jedyna nadzieja na przetrwanie. Zawsze lubię takie sceny w grach. To jest fajny klimacik. Wow, okej. What? A co? To owoce złowrogiego sojuszu między świadkiem i Kalusem. Typ mnie prawie złonhitował. Szykują więcej niespodzianek. Okej, to było przerażające. A, nie mam, słuchajcie, drugiej karty do wizerunku psa, jak gdyby tamte drzwi mi ją zjadły. No dobra. No to lecimy z czymkolwiek, co nam nie przygotowali. Co ciekawe, Dim działa. O, to nieźle. Zaczniemy od lewej. Ale wskocz, mordo. Aha, wybuch. No i będziemy się bawić na tych arenówkach. Oj, będziemy się na tych arenówkach bawić, coś czuję. No ja nie zdążyłem nic spalić, więc po prostu wbiegamy. Może trochę odważniej tą lewą stroną, żeby ich jak najszybciej poczyścić. Nie wiem, czy tam coś w ogóle weszło. Jak to łupie cholerstwo? Tych mniejszych poczyścić, żeby tam w ogóle podejść. O właśnie, żeby sobie pakować ulta bez spiny. Jest karta. A, granat! Może się nauczę przestać wbiegać granaty. Może być trochę łatwiej. Karta identyfikacyjna zapewni nam dostęp do rdzenia komputera. Chodźmy tam. Okej. Dobra.
Nie, nie resetuj gry. Jeśli masz jak gdyby ten moment z komunikatem, który ci wręcz mówi, żeby poczekać, to czekaj. Ja poczekałem chyba z 30 minut, zanim mi poszło. Czekaj, gdzie mam marker? Bo on mnie cały czas cofa, ale chyba mamy iść po prostu dołem teraz. A tu mamy iść, dobra, okej. Cześć, Dworkorp, dzień dobry. Cześć, Johnji. Jak tam w nowym świecie? Dopiero zaczynamy. Jesteśmy na pierwszej misji z nowego dodatku, ale odpaliłem się na legendzie i... No i trochę będzie pewnie w pierdzielu. Ja nie grałem jakoś regularnie w ostatnich sezonach, więc jestem, no... mocno zardzewiały pewnie. Czy to przeszło przez niego? Chyba ta. A ja nie mam miejsca, wow, to fajnie, fajnie, fajnie. To fajnie się przygotowałem do dodatku, nie? Ale bez kitu właśnie pewnie tak jest, że mam mnóstwo śmieci w EQ. Zawsze jak strzelamy w takie rzeczy, ja mam wrażenie, że robimy najgłupszą rzecz na świecie i że to zaraz wybuchnie. Musimy jakoś dotrzeć na powierzchnię. Myślę, że mam na to sposób. Nutę wahania? Nie. Weźmy, wywalmy trochę umbrali, żeby było miejsce. Współczynnik powodzenia. Po prostu przyjdźcie tu szybko. Dobra. Ozrys woła to i... O! Dobra, czyli to są dwie skrzyneczki, jedna jest po prostu za ukończenie misji, a druga za legendarę, nie? Wow, 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 wow. Wait. Myślicie, że na to mam zajść? Chyba ta. Spójrz, tam na dole. Okręt flagowy Kalusa. Kieruje się prosto na powierzchnię. Może bym skoczył? Będziemy mieli podwózkę. O, czy to ty, moja mała, uparta strażniczko? Co myślisz o moim regionie cienia? Raduj się z tych pustych zwycięstw. Chcę, abyś miała dobry humor, gdy spotkamy się na arenie. Uuu, tam nie chcemy, tam nie chcemy. Tu też właściwie byśmy chyba nie chcieli, ale okej. Dobra, chwilę przyczylujmy i do nich przejdziemy. O, właściwie mogę trochę... Ach... Może nie muszę używać heavy. Witherhort to jest takie złoto, nie? To tak życie ratujesz, to jest masakra. O, no i tu też jakby zagrożenia chyba nie będzie. Mogę sobie pana po prostu, o, cyknąć granatniczkiem. Nawet nie muszę się w heavy bawić. No, tak jakbyście się zastanawiali, co zrobi, nie? Miga na czerwono. Ciekawe, co to może zrobić? Co to może zrobić, kiedy zaczniesz w to strzelać? Musimy szybko przedostać się do Ozyrysa. Przywykł robić wszystko po swojemu. Najwyraźniej nie zmienił się, nawet po... Teraz może polegać tylko na nas. Mam nadzieję, że nie sfiksował. A, szyby, to nieważne. Musimy zatrzymać tę inwazję. Zrobię wszystko, by powstrzymać świadka. Więc jeśli nie zamierzacie mi pomóc... Wow!
Wyszli mi na spotkanie. Tu się ich nie spodziewałem. Tam na daleko. Tu na blisko spokój. To już leży. Dobra, można go łupać. Jest i karta kielichowa. Dobra, ale powiem wam, że... Chociaż nie, nic nie mówię, bo mnie zaraz pokara, nie? Nic nie mówię, bo mnie zaraz pokara. Ja wiem, jak to działa. Dobra, i chyba tędy po prostu na górę z powrotem. Właściwie nie potrzebowałem chyba chorągwi, bo jestem prawie cały czas na full z ammo. Rozwalmy silnik. Wow, dobra, leżę. Ja nie leżę, ale nie jest super. Ej, serio, czy my na pewno wybraliśmy legendę? Bo albo po prostu pierwsza misja jest taka bardzo... cheerful. Albo coś jest nie tak jest. No, na razie widzisz, jakby tak padam bardziej z głupoty niż z czegokolwiek innego, nie? Dobra. Gdzie ten silnik? To jest silnik? To jest silnik. O, tego gnoja od razu trzeba ściągnąć. Tego też. Dobrze. Fajna ta nowa moc, już masz? To szybko lecisz. No, zakładam, że to nie jest wcale jakoś od razu w pierwszej misji czy coś. Tylko takiej, nie wiem, trzeciej, czwartej. Dobra, idziemy rozsadzić ten drugi silnik.
Dobra, chyba czysto. Oni to w ogóle dropią po śmierci dopiero, nie? Dalej nie czaję tych rzeczy. No raczej, że nie w pierwszej. Tak w pierwszej. A no raczej, że w pierwszej. A! Okej. Okay. Dobra, zrobiło się nieprzyjemnie ciemno, a ja nie bardzo wiem, którędy mam teraz iść. Mam wycofać, czy gdzie? Na pewno sobie zbiorę... A, nawet tamu nie muszę zbierać. To są skrzynie, dobra. Piętnaście już, oh fuck. No to płyniemy. Czy ja mam w ogóle moduły ulepszeń? Mam 12. To zaraz się skończą. 13,51, dobra. Podbijmy sobie od razu, będzie trochę łatwiej. Klata. Tu by coś było trzeba wywalić, poprzynosić. Ale mówiliście, że DIM działa, to zaraz się tym zajmiemy. Buty 18. Dwadzieścia jeden. Ja czuję, że Wither Horde jakby... Ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby ta broń przestała mieć sens i znaczy... 28. Jesus. To jest cały czas pierwsza misja w ogóle, nie? O, tym się będziemy musieli zainteresować, bo ja nie czytałem jakoś szczegółowo, na czym ten nowy system będzie polegał, ale jestem bardzo ciekaw, co on tam wnosi, jakie są rewards na przykład. Mam nadzieję, że kosmetyka. Idziemy tędy. Tu mi pewnie zaraz wróci ten typo z dzidą, ten nowy wróg. Ten, co mnie na hita prawie ściągnął, nie? Pan Kajtek, dzięki za followka, witam na streamku, dzień dobry. Tu. A za mną co? Za mną nic, okej. Jest trochę klaustrofobicznie momentami. A. Nie, już myślałem, że tu nie ma ściany i zaraz mam tam wyjść. To są kapsuły ratunkowe chyba, nie? Ta. A nie, to nie są kapsuły ratunkowe, to są te, z którymi one przecież normalnie zlatują na powierzchni planety. Oni. Jak są tak odsunięte od tyłu, to chwilowo nawet nie poznałem. No, typ susz... O, okej, was tu trochę jest. Poczyćmy na spokojnie, się nie ma co wychylać. To jest ten plus, nie? Że póki co... Póki co te mapy są... bardzo chillowe, jeśli chodzi o możliwość schowania się. Czy Wither Horde zbija te... Chyba nie zbija. Dobra, tam chyba powoli czyścimy. Tu jeszcze chyba z tyłu jest jeden typo. Duży dostał na czapę. Ten na dobicie. Dobra.
Nawet nie rzucam flagi. Ja znowu stoję dobrze za mo. Doleci do niego? Doleciało, dobra. Chyba trochę za blisko. A może nie? Coś tam poczyściło. A to znika też po czasie. To też dobrze wiedzieć. Wow, 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 wow. Tak, zbierzcie się bardziej w kółeczko. W sumie nie rozwalam tych beczek, a ich jest tu mnóstwo póki co. Powinienem częściej z nich korzystać. Niby próbuję przykisić na jakąś kolejną chwilę. Wow, 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 easy. Panie i panowie. What? Wow! Okej, jest źle. Będę nie żył sobie. Raczej. Dobra, przeczekajmy tu moment. Nie, już tu mi idzie z prawej strony koleś. Mógłbym sobie na heavy wrzucić jakiegoś tego granatnika albo rakietnicę po prostu. Bo jak widzicie, ja tu nie mam za bardzo okazji do wykorzystania heavy. Znaczy teoretycznie mam, ale nie mam potrzeby. Wolałbym chyba mieć jakąś wyrzutnię. Nie, no co ty, dwie zupełnie inne gry. Division jest bardzo taktyczną grą. Bardzo taktyczną, typowo cover shooterową. Czy jest super? Jest fajnie. Jest fajnie i na razie się cieszę, że nie mam aż takiego strasznego wpierdzielu na... jakiego się właściwie spodziewałem, nie? Bo gram sobie tą kampanię na legendarnym. A z ostatniego grania na legendarnym, no tak przyznam szczerze, trochę głównie łzy zapamiętałem, nie? Gdzie ten pierwszy poleciał? Czemu ja ich nie... Ja jestem ślepy chyba. Tu ktoś skacze. Tu jest kolega, dobra. No to na czerepku, nie? Dobra, on sobie zniknie. Chyba wszystko. Cześć, Anglistorante, dzień dobry. Czekam na wypłatę, żeby kupić DLC. Okej, to znowu on. Nic mu nie mogę zrobić. Dalej nic mu nie mogę zrobić. Jak się typa niszczy? Przeczekajmy go po prostu. Fuck, o nie, mogę go bić. A mogę cię na przykład, że z ulta? Mogę cię z ulta. Ale tylko do pewnego stopnia. Gdzie ty masz? Na klacie? Na klacie masz. Coś mnie tu z boku bije. Za ciemno, nic nie widzę. Nie, idź sobie. Kto tam jest? Tu coś wali, nie chcę. Czy ja tędy przejdę? Przejdę tędy. Fuck, ja nic nie widzę. Aaaa! Uciekam. O, oberwał z Wither Horda jednak. Już myślałem, że to nie są obrażenia, które go interesują. Czy oni się będą spawnować w kółko, kabale? Czy ja mogę sobie ich po prostu odstrzelać? Będzie git. I czemu jego obrażenia są czerwone? To też interesujące.
Mógłbym go wyfiniszerować. Może to zrobię? Ouu. Uff. No dobra, był kolega upierdliwy, muszę mu to przyznać. I trochę przerażający. Ale też nie jakoś panicznie. Natomiast wiecie, jeśli ci kolesie będą wykorzystywani jako standardowi szeregowi przeciwnicy w grze później, a pewnie trochę tak będzie, no to się zrobi niefajnie. Ci trochę wykończeni, przysmażeni, nie przeze mnie. Nie wiem przez co w takim razie. No nie, jak spadnie... He? Hu, dobra, może mogę wejść. Wiemy, jak te kule kończą, nie? Ciekawie będzie to przeżyć z tej perspektywy. Dobra, bo mówiliście, że w pierwszej misji jeszcze dostajemy nową moc. I w jakich okolicznościach? Jak to się niby wydarzy? A. Jak my już tutaj chyba. Czy to Neptun? Tu jest całe miasto. Cała cywilizacja. Mam współrzędne Ozyrysa. Znajdźmy go. Dobra. Tam na drodze. Zidentyfikujcie się. Jesteście z najeźdźcami? Jesteśmy strażnikami z ostatniego miasta. Światłodzierżcami? Walczymy z tym samym wrogiem. Jesteśmy tu, by znaleźć coś zwanego całunem. Imbuso i ja jesteśmy teraz trochę przeszpileni, ale wkrótce się tam pojawimy. Zachowajcie zimną krew, ziemianie! Wrzuciło mnie do gry. W końcu, Jesus, czekałeś ponad godzinę. Dobra, no to witamy na Neptunie. Ja z tego co rozumiem, to te miasto, jakkolwiek się ono nie nazywa, to jest taki w ogóle osobny branch ludzkości. Oni się oddzielili chyba jeszcze w czasie Złotej Ery. Ale dlaczego właściwie, to nie wiem. Nie przejmujcie się statkiem Kalusa, nie? On nie jest integralną częścią miasta, tylko chwilowym odwiedzającym, tak samo jak ja. Nie wiedziałam mi się, ale zakładam, że tędy? Albo dołem może w ogóle? No spróbujemy dachem na razie. Nie, dachem nie. Au! Takie mało praktyczne to miasto, musicie przyznać. Ładne, ale mało praktyczne. Ale koledzy się może trochę O, widzę znowu te dziwne te Nie, czekajcie, o co biega z tymi obrażeniami? Czy to są elementalne? Po prostu jakieś ograniczenia? Zaraz, ja się muszę zniewidokować i trochę odżyć. Dobra, będę nie żył. Nie ma szans się z tym wydostać chyba. A może... Dobra, coś ich tam łupie.
To nie żyje. Dobra, czyli został tylko ten na dole, git. Właściwie to mogę cię poczęstować, bo on takie fajne, a nie używam zbyt często. Dobra, też na legendzie pierdzielę to KGW. Bardzo dobrze. Ja myślę, że będziesz dużo bardziej zadowolony z kampanii, jeśli ją sobie przejdziesz na legendzie. Warto się, wiesz, raz do roku przycisnąć, nie? Pod tym względem. Cześć, Blue Sky. Czemu szok? A wiem, że się nie odpalam zbyt często, no ale chyba nie aż tak rzadko też. Skąd się biorą te paskudy? Więcej ich matka nie miała? Tu chyba nie? Myśleliśmy, że zostaliśmy tylko my. Poczekaj, aż usłyszę o tym straż przednia. Tak jest. W Destiny są dodatki roczne, dorzucające takie duże porcje kontentowe i są też sezony kwartalne, czyli 4 sezony rocznie. I na przykład teraz, jakby jako, że jest moment startu nowego sezonu i startu nowego dodatku, to mamy właściwie dwa typy kontentu naraz. Sezonowy i dodatkowy. Za wysoko. A w sumie go sobie mogę sprzątnąć z ulta. Nie powinienem kisić tych ultów, jakby już się nauczyliśmy, nie? Że nie ma sensu ich odkładać, bo ja ich nie używam nigdy w sensowniejszych miejscach, momentach. Ozyrysie, moje czujniki wykrywają anomalię. Sprawdzimy ją, gdy będzie czysto. Zostaję przy Dwarf Fortress. Ja ostatnio... Ja ostatnio nie za bardzo miałem okazję pograć. Nawet teraz Kerbale wyszły, więc jak gdyby ta część mojej indyczej uwagi przeszła bardziej na Kerbale, ale wierzę, że jeszcze z krasnoludami spędzę trochę czasu, jak nadarzy się lepsza okazja. Spójrz w głąb, czy to już to? C, rzuć kolcem. Ho! On wraca! Naciśnij C jeszcze raz, gdy wraca. Czekajcie, sprawdzimy to zaraz. Czy jeśli ja wytajmuję przyjęcie go z powrotem... Jak to w ogóle zapierdziela zarobiście? Ja nie widzę, kiedy to leci. Dobra, już widzę, w czym będzie problem. W skumaniu, gdzie to ostrze jest na mapie. Ale jeśli tu jest premia do reloadu za naciśnięcie w odpowiednim czasie podczas łapania... Nie, chyba nie. Ale to by było dobre, nie? Naciśnij F, utkaj groźną linę z ostrzem. Nie, no F to jest ult. Okej, okay, puszczanie linki do przodu, a prawym? Prawym obszarowa. Okej, okay, a co się robię, kiedy... Okej, to całkiem mocno bije. Ale chyba tylko... Chyba nie zwraca uwagę na kąt. W sensie, jeśli przeciwnik jest wyżej albo niżej, to chyba nie działa. Mam takie wrażenie. Po pierwszym rzucie. Mam wrażenie, że to będzie dobry ulcik na PvP. Leci? Leci. Zasięg ma bardzo niewyczuwalny, to jest problem. Uciekaj, uciekaj, chłopaku. Dobra.
Tu was właściwie mogę tak załatwić. Dobra. Twoje ciało nie wytrzyma takiej energii. Twoje oznaki życiowe osiągają poziom krytyczny. Dobra, to było trochę cringe'owe. To jest Neptun Magduch, ale nigdy w tej lokacji wcześniej nie byliśmy. Czy są nowe ciuszki? Jeszcze nie mam. Jeszcze nie mam, ale będą. Możemy później przez przepustkę sezonową zobaczyć. Ale są śmieszni Silver Surferzy tego uniwersum. Ja się bardziej jaram tym nowym przeciwnikiem niż tymi dwoma typami z Neptuna. Tak szczerze mówiąc. Szybko działacie? Nie marnujemy czasu. Dobrze, nie ma chwili do stracenia. Przegrupujemy się w strażnicy. Nie rozumiecie. Musimy dostać się do Całunu. Rozumiem wszystko, światłodzierżco. Lepiej od ciebie. Nie wszyscy mają drugie życie. I co, głupie ci frajerze Ozyrysie? Może pomyśl następnym razem, zanim coś powiesz. Cześć, dzięki za followka, witam na streamku, dzień dobry. No dobra, czyli trwa Neptunowe oblężenie przez kabali kalusowych. Jak się nazywa ten legion tego Kalusa? Chris, Krzysiek i Rydymcia, dziękuję za followki, witam, dzień dobry. Ale się wystroił śmiesznie. O, ma ten pas do koksany. Powinienem być wdzięczny, że zamieszkała we mnie. Czy wrócił Lewiatan? To też było moje pytanie, ale chyba jeszcze nie. Pytanie, czy wróci. To jest zarąbiste, nie? Że nie ma typa i nagle pęka jakaś warstwa rzeczywistości i on w tym pękniętym lustrze się znajduje. Moje siły szukają go cały czas. Neptun ze swoją tandetną technologią nie jest zagrożeniem. Celem jest ostateczny kształt. No tym oczkom nie można odmówić. Dzięki tobie, światku. Znajdź się całą. Mam dość tej charówki. No ja bym się na powrót Lewiatana ucieszył. Dobra, słuchajcie, to była dopiero pierwsza misja, kumacie? Ale też w tej pierwszej misji były trzy skrzynki? Kiedyś nie było tak, że skrzynki były dopiero na koniec misji?
No kurde, tak lewiatanka przed snem pyknąć? Wiadomo, ja też chętnie. Dobra, zobaczmy, gdzie nas zagoni dalej. No pewnie na Neptunie teraz przez jakiś czas zostaniemy. Albo nawet przez resztę kampanii, kto wie. Odbieram jakieś dziwne trajkoty z Arkochmury. Przydałaby mi się pomoc. Typ, co ma za plecy na 2 metry. Siema, Nimbuso. Więc jesteś światłodzierżczynią. Wiesz, nie twierdzę, że mam wyjątkową wyobraźnię. Ale gdy słyszysz o ziemskich watażkach, przychodzą ci na myśl okrągłe tarcze i krzeczaste brwi. A ty śmigasz sobie, bijąc bandytów zielonym sznurkiem. Haha, to było wow. Pierwszy raz widzę coś takiego. Ja jestem Nimbuso. Praktykuję u kroczących wśród chmur w Neomunie. Kroczący wśród chmur strzegą tego miasta od pokoleń, bez strażników. Ale mamy chyba wiele podobnych celów, a przynajmniej podobnych wrogów. Na prośbę Rohana będę twoim światłem przewodnim. Zrobię właściwie wszystko, aby ochronić Całun i lud Neomuny. A rozważałeś może ściągnięcie autotuna z głosu? Będzie kogoś niańczyć. Słaba wyobraźnia. Ty wiesz, że Całun jest zagrożony. Ja wiem, gdzie są ci źli, więc zróbmy to, co robią bohaterowie. Ale mnie typ będzie irytował. Nienawidzę takich gości, nie? Nienawidzę. Czy dodatek wprowadził jakieś zmiany do PvP? Nie mam zielonego pojęcia. Jak gdyby dopiero zaczęliśmy kampanię, zresztą jak gdyby serwery też są dopiero mniej więcej od godzinki włączone. Więc no w tym sezonie jeszcze PvP nie tykałem, a nie wiem, co było opisywane w tuabach wcześniej, nie? Polecałbym zobaczyć ze dwa ostatnie tuaby, żeby się dowiedzieć, co tam się pozmieniało lub pozmienia w trakcie tego sezonu. Dobra, idziemy odwiedzić Ozyrysa w sali bohaterów i to, jak rozumiem, jest nasz nowy artefakt sezonowy. Dokładnie. Pokam jego. No ładny. No może być. Ale tu się będzie trzeba zaraz obkupić w moduły. Co jest? Jest, dobra. Usuwajmy od razu to, czego nie potrzebujemy. Cacuch, teraz ci się przypomniało, żeby się potulić? Jak je klikać będę? Zła chwila. To dziesiątę można wywalić. 54 nara. Łapy. 9, 13. Czy mam tu coś do wywalenia? To jest 53 nara. 6, 4, 5, 5, dobra. Już lepiej. Z klatami za to jest gorzej. Cacek. Co ty robisz? Panuj się. 23. Dobra, no i to nas kurde boostuje. Takie granie to ja rozumiem. 22 w jedną misję. Kek. Jeszcze możemy skrzynkę sprawdzić, bo mogły klaty jakieś polecieć. Na przykład taka 14, to do wywalenia. 1600 to do wywalenia. To są stare rzeczy najwyraźniej. Dobra, pousuwajmy te rzeczy, bo tu się zaraz zrobi bałagan, nie? Ja się oczywiście zapomniałem przygotować się z ekwipunkiem pod sezon. Jeszcze tutaj głowa, więcej.
tylko 22? To tobie ile poleciało po pierwszej? To sobie też na razie wywalmy ze skrzynki, nie potrzebujemy tutaj tego. No 25 to tak real, no to mi też 25 poleciało. To co ty za pompkę tutaj do pindola stosujesz, halo? Dobra, czysto możemy śmigać dalej. Gdzie jest Ozyrys? Gdzie jest ta sala bohaterów? Halo? Może sobie zamarkujemy na mapie. I sezon. Magduch, ty chyba lubisz łuki, nie? Czy ja dobrze słyszałem, że lubisz łuki? Ja nie chcę nic mówić, ale poprzednią albo poprzednią legendarną kampanię ja głównie przechodziłem na łuku i świetnie mi się nim grało. To jest, rozumiem, zadanie sezonowe chyba, nie? Czekajcie, się przyjrzymy. Ta, to są sezonowe, a to jest kampania. Czy my lecimy z kampanią? Który slot? Pewnie... Ta, Primarka. Primarka. Możemy chwilę nią postrzelać, zobaczymy jak się będzie upało. Co to w ogóle ma? Pokażcie. Tworzące kryształy stazy przy kontakcie z otoczeniem. Okej. To chyba nie. Czuję, że stylistyka się tu może mi spodobać. Całkiem tu sympatycznie, przyznam szczerze. Ładne kolorki, ładne paterny na ścianach. Ładna muzyczka w ogóle. Kwiatkowe hologramy, tego też jeszcze nie było. Ojejku! Cześć słoneczka! I wy to sobie tak latacie? Kadzidełko odpalone, nawet 4. No to jest totalnie mój vibe. To jest totalnie mój vibe. Ja tu zostaję, nie idę się z nikim bić. To zgaduję, że będą jakieś rzeczy związane ze zbieractwem dodatkowym lub sezonowym. Ale to zmienia grę, co nie? Fajnie tu. Czekaj, bo ja miałem... Nie, chyba nie miałem. Dobra, mów co masz do powiedzenia. Wizja była prawdą. Nikt nie sądził, że kolektyw Isztar tu dotarł. Ani że zbudował miasto, którego nie mogliśmy znaleźć. Kalus wciąż ma nad miastem silną kontrolę. Ale zdaje się, że ci kroczący wśród chmur stawiają mu opór. Przynajmniej na razie. To ilu ich jest, bo my cały czas widzimy dwóch. Całunu to priorytet. Jeśli znajdzie go pierwszy, śpiesz się, strażniczko. Nie możemy zawieść. Wyprzeć Legion Cienia za bla bla bla, nie zdążyłem przeczytać. Rohana, dobra, to jest Rohan. Czyli starszy z tych kroczących wśród chmur. Nie lubicie wejścia z hukiem, co? Jestem Rohan, kroczący wśród chmur, obrońca miasta Neomuna. Witaj na Neptunie, światłodzierżczyni. Zawsze myślałem, że jeśli przybędą światłodzierżcy, będę walczył przeciwko nim. Na szczęście stoimy po jednej stronie. Mam nadzieję, że znajdziemy wspólny język. Albo chociaż wspólnych wrogów.
Śmiesznie, no bo już od dawna to tak naprawdę strażnicy zdobywają sojuszników, no i wygląda na to, że to będą po prostu kolejni na liście, nie? Kolejni na liście. Misję pewnie mogę odpalić z mapy, ale przebiegniemy się, co by poznać lokację troszeczkę. A tu z tyłu coś jest? Nic, dobra. Słyszałaś, Ozyrysa. Musimy się dostać do Całunu przed Kalusem i jego Legionem Cienia. Wybierzmy się do miasta. Nawiążę połączenie radiowe z Nimbusem. Majaka, dzięki za followka. Witam na streamku. Dzień dobry. No i dobra, lecimy z drugą misją. Czy wy już widzieliście gdzieś tam może po jakiś... Czy mi się tu kot kręci? Wydawało mi się, że czułem, jak mi coś napiera na krzesło. Czy wy już widzieliście gdzieś, ile jest misji kampanii? Powinniście ją zobaczyć w Arku Chmurze. Muflonar, dzięki za followka. Witam, dzień dobry. Po co im miasto, skoro oni cały czas śpią? Czy ja mam zejść tu na dół? Trochę mnie korci, ale nie wiem, czy powinienem. Dobra, let's see. A, dobra. Tu jest jakaś... smuga energii, która w razie czego nas wyteleportuje na górę. A, jest marker. Dobra, pojawił się. Ładne wzorki. Tego w Destiny nigdy za mało. O, a to też widzieliśmy na zwiastunie, nie? Wygląda na to, że w tym zamieszaniu Vexowie wypełzli ze swoich cholernych kryjówek w całym mieście. W tej chwili to nasze najmniejsze zmartwienie. Ruszaj naprzód, strażniczko. Cóż, jest jeszcze jeden drobny problem. Okazuje się, że Legion Cienia ustawił parę barier między wami a waszym celem. Za pomocą technologii miasta udało mi się namierzyć kartę identyfikacyjną. Powinna pomóc z barierą. Rozejrzę się za innymi, ale ta na razie wystarczy. Powiedzcie mi, że oni nie wyglądają jak cast z Horizona. Szczególnie ta postać wygląda jak Aloy w jakiejś dziwnej zbroi. No totalnie. Dobra, idziemy. O, Black and White'ik to już były lata temu. Ale ludzie cały czas gdzieś tam przychodzą, czasem się pytają, czy Black and White wróci. I tak zawsze powtarzam, że w sumie zagrałbym sobie kiedyś na streamie jeszcze Black and White'a. Ale szczerze, przez tyle lat nie było okazji. Więc nie wiem, czy się jeszcze natrafi. 8 misji w triumfach. Okej, okay, no to w sumie taki standardzik, nie? Vexy się faktycznie doczłapały do nas. Dobra, może ja nie powinienem wbiegać. Jakby cały czas zapominam, że my nie lecimy sobie z jakimś patrolem pod koniec sezonu, tylko że to jest legenda już i będziemy dostawać w tiry. Nie dociągam tego Wither Horda.
11 rank, ale to rangi chyba są na start dopiero tylko, nie? Myślę, że oni te rangi będą rozwijać. Jakieś schodki na górę. A coś ciekawego jest na tych rangach do zdobycia? Mieliśmy zajrzeć. Właściwie po tej misji, przypomnijcie mi to, to spojrzymy sobie, co tam już mamy, bo my też nie mamy pierwszego poziomu, tylko jakiś tam któryś, nie? Trochę myślałem, że będziemy je zdobywać wszyscy od samego początku, ale coś tam musiało pozaliczać z rozgrywki przez lata. Ale to też w sumie ciekawy sygnał, nie? Bo to trochę pokazuje, że Destiny jednak nadal się mocno nastawia na zupełnie nowych graczy. Nawiązywanie kontaktu z serwerami. No, no dzisiaj możemy się spodziewać trochę fuck-upów. I tak na razie działa to fajnie. Wow! Mordo, ale zluzuj! Może to ja powinienem zluzować i może to ja źle przyszedłem. Czy ja go w niego nie trafiłem? Poczyśćmy to trochę. Ojejku, jejku, jejku, któż tam? Zaraz zobaczę. Antifan aktywist. Dziękuję ślicznie, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Co tam słychać? Trzeci miesiąc w gronie, witam bardzo serdecznie. Zbij mu tarczę. Czy to kluczyk leży? Chyba tak. To poczekam pewnie, spoko, może być. Zastanawiam się, czy kupić Lightfall, czy nie. No to decyzja jak rok w rok, nie? Ja ostatnie dwa sezony grałem mało, bardzo mało właściwie. I teraz mam mocne postanowienie poprawy. Mam zamiar być na bieżąco teraz z Destiny. I dodatek jest dobrą okazją. Gdzie oni są? Nie mam znaczników na mapie. Brakuje mi markerów, jak gdyby, gdzie mam się poruszać. Ja wiem, że jestem leniwym graczem, nie? Jestem leniwą bułą, której trzeba mówić, co ma robić, ale... Ale no taki jestem. Co będę ukrywał? Dobra, jest druga karta. Au, au! Okej, przypalił mnie. Leniwe streamy, leniwa buła, szacunek za autorefleksję. No jest tak jest, jakby co tu ukrywać, nie? Co tu ukrywać? Cicho tam. A ty żyjesz jeszcze, lol. Ja dalej nie wiem, co te dziwne rzeczy robią. Tak to jest, jak przegapisz samouczek i później robisz 8 misji kampanii i dopiero jak sobie przejdziesz, to ci kolega powie, nie? Tak to wygląda. Wiecie, co by mogli zrobić, żeby legenda była trudniejsza? Mogliby ograniczyć dropy amunicji. Myślę, że to by strasznie dużo zdziałało. Wow, 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 easy. O, jest marker, dobra, to idziemy.
I tak masz Primarkę zawsze. Tak, no ale gdybym miał na przykład problemy z ammo do Wither Horda, to ta rozgrywka tutaj byłaby w cholerę trudniejsza. A tak to wiesz, jak gdyby poskaczę sobie gdzieś tam podniebnie, sobie rzucę plamkę na podłogę. Jest zupełnie inna bajka, nie? A, ja tych granatów nie widzę, muszę na nie uważać. Nie mów mi, że ta karta zniknęła. Dobra, nie chce mi się. Jakiś cwaniak, coś gdzieś? Tu. Czy tu są jacyś kumple? Tam są kumple, dobra, idziemy. Typ, co mnie wywalił w kosmos. Czemu nie używam heavy? Nie lubię. Dlatego mówiłem na pierwszej misji, że mógłbym sobie zmienić właściwie na jakąś wyrzutnię rakiet i pewnie bym bardziej z niego korzystał. Legion Cienia nieźle namieszał z tych danych. O, siema. Dobra, gdzie? Na środek. Jakiś challenge, nie. Nie. O jejku, ciesz się wtorek, że... Wtorek dobrze mówię? Wtorek, dobrze. Ciesz się, że nie widziałeś, jak ja grałem kiedyś. Teraz to i tak już jest znacząca poprawa. To już jest znacząca poprawa. Ludzie na czacie mogą ci potwierdzić, jak się oglądało u mnie. Jak biegam z dwoma Primarkami, nigdy nie używam ulta, nie rzucam granatami. Oj, byłoby historii. Nienawidzę cię! A, hakowańsko, dobra. Ważne, żeby mieć fan z gry. No dokładnie. O, będziemy się bronić chyba na punkcie do hakowania, dobrze. A może byśmy sobie przetestowali faktycznie ten łuczek? Zobaczyli, jak on śmiga. O, już tutaj. Zachęcam wrogów do nieteleportowania się.
Czy to była pierwsza fala? Nie, to jeszcze nie jest skończona pierwsza fala, dobra. Ty, gdzie on jest? Jak my się minęliśmy? Mordo. Samotni na placu boju. Samotność na placu boju, tak powinien się nazywać ten rozdział. Nie to, to. Wow, 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 jeszcze mnie ze statku ściągnęli. Gram prawie 10 lat w WoWa i chciałem się na D2 przestawić. Diament w Valo to coś tam strzelać umiem, ale nie ogarniam Destiny. To jest trudna gra do ogarniania na początku. Jakby warto mieć jakąś ekipę, kogoś, kto się w jakimś stopniu, w jakimś sensie poprowadzi przez gierkę. Jak coś u nas na Discordzie, jest dość aktywny kanał Destiny'owy. Ludzie, którzy też już grają wiele lat, lubią pomagać. Także jeśli potrzebujecie wsparcia, to jest jakieś miejsce, nie? Co to za mieszane fale? Co tu się dzieje? Czemu ja przyładowuję w kółko tą samą broń? To też jest ważne pytanie, które należy zadać. Co? Czemu ja się nie podleczę? Tylko od razu wybiegam z niewidziajki. Dobra, to była druga fala. Ale powiem ci, że przychodzi po jakimś czasie grania taki magiczny moment, kiedy kumasz w końcu, co ty właściwie powinieneś ze sobą w tej grze zrobić, nie? To kiedyś przychodzi. Geometrian, mój największy wróg. To jest on? To jest on, dobra. Pozwól tylko, że rzucę okiem. Mam to. Dobra, dobra. To skomplikowany system. Jest dobrze, ale czuję się nieswojo. Wiesz co, wtorek ja chyba nawet nie mówię o buildach. Bo dla mnie buildy przyszły bardzo późno. Ja tak naprawdę zajmuję się swoim buildem w momencie, kiedy znajomi z Fireteamu mają mnie już absolutnie dość i mówią mi, że mam włączyć udostępnianie ekranu, żeby zrobili mi builda, nie? Tak to wygląda u mnie. Więc bardziej miałem na myśli ogólnego lupa gry, który dla początkujących graczy jest bardzo nieczytelny. To znaczy, dobra, wiszę na orbicie, zrobiłem zadania. Co zrobić z sobą dalej, nie? Jakby ludzie w tym momencie zwykle, jak zaczynają grać, nie mają pojęcia. Ładnie się tu zaczyna robić. Tylko kilka dachów dzielić od całunów światłodzierżczyni. Im bliżej jesteśmy, tym czuję się... Ty, a ja... Okej, dobra. To nie jest tak, że ja nie mam naładowanego ulta, tylko ja go nie mogę podnieść. Lol. Czy oni blokują moje światło? Co tu się dzieje? To ma jakieś symbole. Zobaczmy, czy tamto ma takie samo. Coś jest nie tak. Tak, takie samo.
Część naszej mocy przepadła. Co to za urządzenie? Zdaje się, że to rodzaj zakłócacza paraprzyczynowego. Zbadam go i spróbuję znaleźć słaby punkt. Ale na razie kontynuujcie. Tak kontynuujcie, jak kurde nie mam ulta. Pogrzało cię? O, psiaki w idealne miejsce wskakujecie. Okej, ty kolego masz hapsy. Au! Okej, za blisko. Myślałem, że się zatrzyma tak jak na poprzedniej fali. Ale typ ma hapsów w opór, co? Rzucimy sobie flagę. Mietek, dzięki za followka, witam na streamku, dzień dobry. Z tamtej chyba było wygodniej. Nie. Dobra, bijmy go na spokojnie po prostu. Nie ma co szaleć. On pewnie co pasek będzie spawnował kolejną falę. Wtedy się będziemy musieli wycofywać, albo nawet uciekać naokoło, kto wie. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Nie ruszaj się, jak strzelam. No jest tak jest, to wam powiem. O, to już. Czy tu jestem bezpieczny? Tu jestem bezpieczny. Tu nie jestem bezpieczny. Jezu, to jest coraz bliżej. Z tej nie przyjdą chyba. Przeczekaj go. Yo! Fajnie, nieźle. Boinknęli mnie za mapę. Ale w tej grze są polskie gildie, że jak jakiś level i potem będę chodzić na dungi rajdy z ludźmi, jak zbywać w WoWie, czy to nie... Tak, bo właściwie tak, to nie jest w takim sensie MMO, że masz na mapie, wiesz, 200 osób, nie? Ale jak gdyby wszystkie inne jak gdyby schematy działania MMO-owe też są w Destiny. I tak, są klany, są również polskie klany jak najbardziej. Dobra, i sobie łupmy na spokojnie, żeby nas nie boinknęli znowu. Tak jak to bywało do tej pory. Czego tu wychylę? Wychylę. To już mi połowa życia zeszła w ogóle.
Tu się też chłopaki zbiorą teraz. Aha, to nieźle. Czapy mu w ogóle nie wchodzi. No chyba zaraz pierdolca dostanę. Gorąco polecam Fallen Vanguard, jeśli chodzi o klan. No my też mamy swój klanik na Discordzie. I to klanik też jest z czasów początku Destiny 1 tak naprawdę. Założony przeze mnie, później gdzieś tam na krótko opuszczony. A później przytulony. Bardzo, bardzo się nie polubię z tym segmentem. Dobra, przynajmniej flagi nie muszę rzucać. Ale my tu wcześniej staliśmy i było git. Tego się wali w czapę, nie? Tych się nie rozwala. To jest chyba bezpieczne miejsce. Tu nie może spaść kulka. Tylko ja muszę uważać na te jego fazy. Bo jak te kulki zaczną spadać, no to ja nie mam szans w ogóle na ucieczkę, na reakcję. Takie mam wrażenie. O, i co jeszcze? Dobrze, to weszło między nich, to ich tam ładnie poczyści. Teraz tu przeczekajmy chwilę. Na niewidoku. Ja nawet nie będę słyszał chyba, jak to będzie spadać, mam takie wrażenie. O, spadają! To są te psiakowe. Zamiast kulek spada CTSG. No niestety. No bo ja wiem, że jak one zaczną spadać, to ja nie będę miał czasu na ucieczkę. Bo one jak gdyby pojawia się obszar, jak gdyby, że one spadną. Patrzcie, jak to tu wygląda. No widzicie, to nie ma czasu na reakcję w ogóle. Nie zareagujesz, po prostu nie. Więc może w ogóle dobrze by było tego typa zdusić do końca? Tu zresztą zaraz chyba na środku też spadną kulki. Przeczekajmy moment.
Znowu kuleczki, pewnie, pewnie. Śmiało, wariacie. Tak, ta energia wciąż blokuje nasze moce, to prawda. Boing. Au. Słyszę spadające kulki i nie wiem, gdzie mam się przemieścić, żeby przeżyć tę obławę. Może tu w ogóle na tyły, bo tu jest bezpiecznie, tu nie mogę spaść. Może to jest dobre miejsce, żeby przeczekać takie chwile. Pieski? Any? Anyone? A, oni w ogóle tu nie będą szli. O, to ciekawe. Już nie chcę tego powtarzać, więc ja już to tak sobie po prostu, wiecie, na głupawo i na bezpiecznie zrobię. A i tak zaraz dostanę jakąś kulką i się skończy chojrakowanie. O, Bakus, dziękuję za vloga, witam na streamku, dzień dobry. Wszystkie? Wszystkie chyba. Już myślałem, że znowu za mapę spadłem. Już jestem przerażony, już nie chcę. Gdzie jest boss w ogóle? Tam jest masa trashu. O, może się przeniósł na ten balkon tutaj? Lecą kule, słyszę je. Tu poczyszczone. Nie! Co tu się dzieje w tym czasie? A ty po plecaku chcesz, dobra, sorry. Masz rację. O, pies. Ło! Kule! Ja żyję w terrorze kulkowym. Ten leży. Ten leży. Dobra, tam można wchodzić chyba powoli. Tylko ja nie wiem dalej, gdzie jest ten pan boss. Tu gdzieś musi być, nie? Ta, tam jest. Au! Ła, kulki! Fuck, dlaczego mi to robicie? Dwa naboje. A, super, pewnie. Jeden. Gdzie jesteś? Gdzie masz głowę? Oberwał? Schodzi mu życie. Dobra, chyba powinien zejść do zera. Stoję tutaj, bo tu nie trafi mi kulka.
Dobra, to było upierdliwe. Dlatego, że nigdzie nie czułem się bezpieczny. Wszędzie byłem na jednego hita przez kulkę. Zaporąbana akcja. Dobra, możemy też się zastanowić, co dostaliśmy w związku z tym. Legion cienia w całej okazałości. 35, dobra, to do wywalenia. Do wywalenia. Nie, bo mam ulta zablokowanego. W tym segmencie nie działa w ogóle ult, wiesz? Tu nie podnoszę, jeszcze 23. Za późno. Mają już całą. Strażniczko. A, tego od ulta. Nie, nie mogłem. Chyba, że jak się zaczął stage? W sumie wtedy nie próbowałem. Jest gorzej niż było. O wiele. Bo przed zespełnieniem bossa to było nieruszalne. Przebijemy i podepniemy przekaźni. Odpieramy jednocześnie wroga. Tak. Wiemy, że to są. Kaskar nas nie zmieni. Los układu. Podłożył się i dopilnuj zniszczenia. Od tego zależy ostateczny kształt. Tak jest, mój światku. Co jest? To było znajome. Tylko o wiele silniejsze. Czuję, że nie powinno mnie tu być. Jesteśmy w tym razem. Ozyrys i Nimbuso muszą o tym usłyszeć. Dobra, czyli to jest faktycznie koniec misji chyba. No fajnie się klika, powiem wam szczerze. Fajnie się klika. Pytanie, kiedy odblokujemy w pełni... Ej, strażniczko, mam wieści z Alkochmury. Obywatele mówią, że... Z Alkochmury? ...w rodzaju wstrząsy psychostatyczne. Udało mi się namierzyć ich źródło w pobliżu. Myślę, że to Legion Cienia. Będziesz tak miła i to sprawdzisz? No sprawdzę. Ale to już nie jest misja, nie? To już jest coś innego. Mortko, co robisz? Ciebie się da, ani ciebie się nie da. Co ty sobie robisz teraz? Znikniesz, rozumiem. Nie wiem, co zrobiłaś, ale wstrząsy ustały, a Legion się wkurzył, więc rób tak dalej. I teraz mam ich po prostu pokonywać. Nie, ci są niewrażliwi, lol. Dobra, na razie olejmy. Skoro są niewrażliwi, ale okej, ja dla nich jestem wrażliwy najwyraźniej. Pokonuj Nie, no wróćmy tam. Tutorial mamy do poziomów strażników, więc to nie to. A tu może mogę podejść teraz coś zrobić. A, czyli to jest... to jest public event nowy po prostu, lokacji hubowej. Okej, dobra, to wiele wyjaśnia. Dobra, to nie musimy tego robić. Jak gdyby tym się będę oczywiście bawił gdzieś tam później w trakcie. A dzisiaj już, moi drodzy, muszę uciekać. Zagraliśmy 2 z 8 misji kampanii, więc jeszcze dużo przed nami. Natomiast ja już dzisiaj się muszę zwijać. Ja dzisiaj jestem betka totalna, nie?
jakby chętnie bym wykazał się młodzieńczym zapałem i energią gracza, natomiast dzisiaj nie jest ten dzień. Dzisiaj nie jest ten dzień. Ale bardzo fajnie mi się klika. Mam nadzieję, że szybko odblokujemy całą nową klasę. I trochę nią się pobawimy. Bo ten ult, który odpalaliśmy w pierwszej misji, ult mnie nie przekonuje za bardzo. Do PvE tak trochę mi się nie podoba, trochę go nie czuję, ale za to bardzo mi się podobał ten rzut pod C, nie? On jest mega spoko. On jest mega spoko i chociażby z uwagi na niego mógłbym latać z tą klasą podpiętą. Także, no wiadomo, że tam jeszcze fragmenty i tak dalej i to wszystko się jakoś porozwija. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jakie to będzie grywalne. A ja uciekam. Dziękuję wam bardzo za obecność. Fajnie, że wpadliście. Idę troszkę odpocząć. Pewnie trochę sobie odpalę klocuchy na chwilę. Zobaczę, co tam mój klan porabia. I do Destiny będziemy wracali. No właśnie, kiedy? Bo ten tydzień jest fatalny. Ten tydzień jest fatalny. Jutro wychodzimy po pracy z domu. W czwartek mamy gości, a w piątek jadę na weekend i wracam w niedzielę. Więc najwcześniej w niedzielę, słuchajcie. Najwcześniej w niedzielę. Teraz robicie sobie przerwę ode mnie, a ja od was. I najwcześniej w niedzielę widzimy się z powrotem. Smoka już pewnie twój klan zabił? Nie, bo jeszcze nawet Netheru nie mam włączonego. Dobra, także ja uciekam. Cieszę się, że jest już Lightfall. Będę sobie gierzył w najbliższym czasie, jak tylko czas pozwoli. No i czekamy na rajda, nie? Powodzenia w ogrywaniu legendarnej kampanii, moi drodzy. Powodzenia, samych fajnych dropów i niech was żadne tam fale wrogów nie zatrzymują na zbyt długo. Uciekam. Buziaczki, pa, pa.